Mięso gości na talerzach Polaków zarówno na co dzień, jak i od święta. Wielu z nas nie wyobraża sobie spotkania przy stole bez różnego rodzaju wędlin, szynki czy kiełbasy. W dzisiejszym odcinku naszego programu odwiedzimy firmę Lucullus, której tradycje sięgają roku 1945. Wtedy to Tadeusz Szymański uzyskał dyplom mistrza masarskiego i rozpoczął produkcję podrobów i kiełbas w domowym warsztacie. 25 lat później otworzył zakład masarski w Nowym Dworze Mazowieckim. W pracy Tadeuszowi pomagał jego syn Wojciech, który obecnie jest właścicielem firmy. To była bardzo ciężka praca, bo wiele prac było, trzeba było robić ręcznie, bo nie było maszyn, nie było urządzeń itd. I w pewnym momencie nawet bym powiedział, że przestałem lubić ten zawód, bo za ciężko było. Na takiego młodego chłopaka naprawdę było za ciężko. Ale szkoda też mi było tego ojca, jak patrzyłem do godziny 12, pierwszej w nocy, sam pracował, no ktoś musiał mu temu ojcu pomóc. I tak to robiłem, nawet w dzień matury, kiedy pisałem już maturę. Ludzie nie przyszli do pracy, przyjechałem z pisania matur, musiałem stanąć do stolnicy i pamiętam jak dzisiaj we dwóch żeśmy kaszanki, tonę kaszanki żeśmy sami zrobili do rana, a rano znowu jechałem na dalsze matury. W 1981 roku w związku z chorobą ojca prowadzenie firmy Lucullus przejął jego 22-letni wówczas syn. Początkowo w przedsiębiorstwie przy trzech maszynach pracowało tylko 7 osób. Z czasem firma zaczęła się intensywnie rozwijać, czego efektem było przeniesienie zakładu do Leoncina. U nas cały czas do tego 1994 roku tak była tak zwana, można powiedzieć, produkcja rzemieślnicza. Nie znałem nowych technologii, nie znałem tych najnowszych technologii, co nie były one do końca najlepsze, ale wtedy były w Polsce, jak gdyby ludzie byli z tej technologii bardzo zadowoleni. I przenieśliśmy się tutaj, ten zakład żeśmy kupili, bo tam była już i za mała powierzchnia, a zresztą tamten zakład był prawie w centrum miasta. Tu jeszcze wtedy była też ubojnia, my tą ubojnię od razu żeśmy zlikwidowali i tylko postawiliśmy na przetwórnię wędlin. No i ta technologia, jak gdyby nowa, w tych latach 90., może to był 96, 7 rok, zalała całą Polskę. Ale co najważniejsze, i klientowi ona się podobała. I praktycznie dopiero od jakiegoś 5 lat zaczyna z powrotem, ludzie wracają do tej pracy rzemieślniczej, do tego wędzenia naturalnego, do tej jak najmniejszej ilości konserwantów. Albo w ogóle konserwantów, żeby nie było, zaczęli ludzie na nowo wracać do tego, co było w latach, przykładowo 80., 70., bo tych wszystkich środków wtedy na polskim rynku nie było. Obecnie przedsiębiorstwo produkuje wysokiej jakości wyroby wędliniarskie, które wpisują się w oczekiwania najbardziej wymagających klientów. No w tej chwili duże sieci również wpisują się w trend, który jest na rynku i widzą, że klienci muszą otrzymać produkt wysokiej jakości. I jest to spowodowane przede wszystkim większą właśnie zamożnością klientów, dlatego próbując się dostosować, zamawiają u nas te produkty bez konserwantów. One są zazwyczaj sprzedawane na stoiskach, gdzie jest obsługa. Dlatego, że no żeby jakoś ten produkt zareklamować, przedstawić go klientowi, często tam są prowadzone przez nas nawet też degustacje, żeby zachęcić i żeby uświadomić konsumentów. Także sieci są świadome, że taki produkt musi kosztować i że tak powiem, negocjując z nimi cenę, ustalamy w zasadzie taką cenę konkurencyjną, ale która nam, że tak powiem, odpowiada tutaj i możemy za tą cenę sprzedać, bo to jest produkt faktycznie wysokiej jakości. Firma Lucullus łączy tradycję z nowoczesnością. Produkcja wyrobów wędliniarskich odbywa się przy zachowaniu najwyższych standardów dotyczących jakości żywności. Wychodząc naprzeciw trendom konsumenckim, gdzie klienci szukają coraz więcej wędlin zdrowych, z tak zwaną czystą etykietą. Nasza firma stworzyła serię produktów bez dodatku E.
Pierwszym etapem produkcji vending w naszym zakładzie jest przyjęcie surowca. Surowiec, który do nas przyjeżdża, jest kontrolowany przez inspekcję weterynaryjną, przez lekarza, który kontroluje dokumentację oraz cechy sensoryczne mięsa. Jest to wygląd, barwa, otłuszczenie. Kontrolujemy również temperaturę, czy mięso jest odpowiednio wychłodzone. Kolejnym etapem jest rozbiór, gdzie dostarczone elementy są klasyfikowane na poszczególne mięśnie i klasy mięsa. Głównym surowcem, jaki przetwarzamy w naszym zakładzie, jest szynka. Z szynki uzyskujemy cztery zasadnicze mięśnie: mięsień dwugłowy, półbłoniasty, czterogłowy i lędźwiowo-krzyżowy. Z obróbki tych mięśni uzyskujemy cztery klasy mięsa, które charakteryzują się różną zawartością mięsa i tłuszczu. Klasa pierwsza jest to mięso pozbawione tłuszczu i ścięgien. Klasa druga jest to mięso z tłuszczem. Klasa trzecia jest to mięso, które zawiera ścięgna. I klasa czwarta jest to klasa, która zawiera głównie ścięgna, powięzi. Przygotowane mięśnie są marynowane. Marynujemy przez około 48 godzin w temperaturze 4-6 stopni. Gdy mięso jest już zamarynowane, mięśnie są formowane na wędzonki, wieszane na wózki wędzarnicze i przekazywane do dalszej produkcji. W dalszych etapach mięso jest odpowiednio wędzone, parzone i chłodzone. Dopiero po przejściu końcowej kontroli jakości zapakowany produkt trafia do dystrybucji. Firma Lukulus jest firmą rodzinną. Ja współpracuję z mężem od 80 roku. Początkowo sceptycznie przyglądałam się tej branży w ogóle, dlatego że była to ciężka praca, wymagała wiele trudów. Wtedy nie było jeszcze takiej skali przemysłowej, nie było wielu maszyn, urządzeń, które w tej chwili pomagają produkować te wędliny. Obecnie w firmie pracuje z nami syn, który zajmuje się eksportem. Może jeszcze za bardzo nie interesuje się samą produkcją i może tak szybko nie przejmie obowiązków za męża, natomiast no mąż tutaj dominuje niejako w firmie, czuwa nad wszystkimi aspektami tej produkcji, więc w tej chwili jest w zasadzie niezastąpiony. Natomiast moja rola no to jest rola taka pomocnicza, tutaj wszystkie sprawy urzędowe, sprawy takie bieżące załatwiam, podpisuję umowy w firmie. Wygląda to w ten sposób. Firma Lukulus wielokrotnie była nagradzana w prestiżowych konkursach wędliniarskich, między innymi organizowanych przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Biorąc udział w naszym programie, przedsiębiorstwo dołączyło do grona firm z certyfikatem Dobre, bo Polskie. Polak z Polakiem zawsze się powinien dogadać, co nie? I przykładowo wiele tu inwestycji, co żeśmy robili w firmie, to nie kupowaliśmy firm zachodnich, jak gdyby, maszyn, urządzeń, tylko kupowaliśmy polskie maszyny, polskie urządzenia. Poprosiłem też człowieka, który produkuje, to przyjechał, żeśmy się dogadali co do ceny, co do wszystkiego. I teraz całe chłodnictwo robi mi polska firma. Nowe jakieś maszyny też kupiliśmy z polskiej firmy, typowo z polskiej firmy. Dlatego ten patriotyzm cały czas gdzieś tam w człowieku siedzi, jest i tak myślę, że tak powinno być. Polacy coraz częściej czytają etykiety produktów spożywczych i zwracają uwagę na jakość tego, co ostatecznie trafia na ich talerze. Wybierając mięso, kierują się nie tylko jego wyglądem i smakiem, ale także zawartością składników odżywczych. Przypominamy, że nasz program mogą Państwo oglądać także na stronie internetowej TVP3 Warszawa i za pośrednictwem aplikacji TVP Stream.